the west. I've Los Angeles. A co to za nalewka? Kochanie, to jest nalewka twojego ojca na czerwonym owocu. Jak wskazuje kolor. Kiedy mamy nalewkę mojego ojca w domu tu? Od kiedy ją wymusiłyśmy. Jest to, poczekaj. My wymusiłyśmy mirabelówkę, a nie... Mołynkę. Zanim się oficjalnie przywitamy, pozwólcie, że powrócimy do jednej z takich naszych ulubionych tradycji, czyli nagrywanie filmów po spożyciu alkoholu. Jak wiecie, jak już się napijemy, to mówiąc po warszawsku, będziemy pod alkoholem. Gdzie żałował spirytusu? Dobrze, że nie palimy papierosów. Wydech z nosa by się podpalił. Kuziwa, jak gorąco. Chciałam powiedzieć klitoris, a chodziło mi o to przykwitanie. Nie się przełamać innym, proszę bardzo. Daję! O Jezu, przed chwilą jak spojrzałam podgląd, to widziałam, że mam ryj jak Grinch, świąt nie będzie, zobacz. Będę jak mój profesor na studiach. Popiję alkohol wodą. Przy studentach? Na studentce. Maria, dobrze, że nie wiecie, o kim mowa. Tutaj luksuaria, tu kurwa sakła robi, nie to lasą z Biedronki. Luksury! Luksus nosi się w sercu, a nie w portfelu. Streszczamy się żadnych żartów. Jak mogę nagrać film bez żartów, skoro całe moje życie to żart? No. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale! I będzie to haul zakupowy, ponieważ wiemy, że haul zakupowe to wasze ulubione filmy, a my cały czas kupujemy, bo cały czas wchodzimy do Ciucholandów. Zanim zaczniecie nas oglądać, prosimy o kciukersy w górę i subskrypcję. Pierwsza rzecz to będzie bluzeczka, którą kupiłam sobie w Ciucholandzie w Łomiankach. Strasznie drogim. Tam wszystko jest tak drogie, że ja nie wiem. Chyba no ta kobita padła na łeb. I tam jest taki luksus, że na przykład bluzka Esmara jest za 40 zł. Przecież Esmara jest z Lidla. W oryginale tyle nie kosztuje. To jest bluzeczka firmy Vero Moda. To jest taka zwyczajna, czarna bluzeczka. Niby zwyczajna, ale ona ma takie fajne rękawy, że tak, tutaj ma takie zaczepienie na nadgarstki i ona będzie zasłaniała te moje ulubione buły po to, żeby nie były na wierzchu, a jednocześnie będzie ładnie wyglądała do takiej gładkiej, zwykłej, czarnej sukienki i zmieni tę sukienkę w nieco bardziej elegancką stylizację. Co zresztą za chwilę zobaczycie, ponieważ strasznie gryźliście nas, że nie ma try-on, czyli mierzymy, więc teraz są. I teraz zobaczcie, to jest ta bluzeczka. Ona ma takie popękane tutaj rękawy. Ale super jest to, że są popękane od jakby spodu, od, tak, a nie spodu, od góry. Bo ja nie lubię od wierzchu. Są one na ten wierzch. Bardzo ładnie to wygląda. I do takiej prostej, ja teraz się coś nie pokażę, mam taką trochę rozklarzowaną sukienkę z innego holu, który gdzieś wam tutaj, czekajcie, z której strony ogląda na ekran. Z drugiej. Gdzieś wam tutaj wiedzie. Czuję, że do takiej bardzo ładnej, prostej, czarnej sukienki będzie tworzyła bardzo, bardzo efektowną górę. Bardzo mi się podoba. Bardzo. Ta bluzeczka kosztowała 25 zł chyba. To jest w ogóle drogi Ciucholand. 25 zł, ale to już była przecena jakaś. I ona jest w rozmiarze XL, dlatego nieco się zdziwiłam, że w ogóle się w nią wbiłam, bo powinna być w XXL, żebym się mogła wbić w taki typ bluzki. Ale bardzo mi się podobała i jak zwykle jest taka kolorowa i radosna w sam raz na jesień. Next! To ja będę w opozycji do Julii i pokażę wam coś naprawdę kolorowego i naprawdę tak totalnie w moim stylu, że hej ho, do domu by się szło. I to znalazła mi Julia, w sensie pokazała mi, ja od razu kupiłam, nawet bez mierzenia. Julia mówi, a jeśli się nie zmieścisz, a ja powiedziałam, zginiesz marnie. Że takie na mnie rzucasz kalumnie, że jestem za gruba. I to są spodnie w takie zajebiste kolorowe kwiaty.
O. Trochę takie lata 70. Są dzieci, ekstra. Dzieci kwiaty, trochę takie dzwony, spódnice, spodnie. I one są ładnie zrobione, ponieważ te całe spodnie są zrobione na podszewce. I śpiewamy po prostu w bandance i w tych spodniach. If you go in to San Francisco. Schudniarz sobie zjadą z dupy, bo one są na duży tyłek. Na taką samarę, bo taką konkretną samarę. Wiesz co, mam coś dla ciebie. Poczekaj, wyjmę z zakadru. O. Proszę bardzo. To jest dowód na to, że Julia jest kłamczuchą bez poczucia rozmiaru. Proszę bardzo, ja tu jeszcze drugą się zmieściła. W każdym razie te spodnie są bardzo długie. A staj na palcach, będą fajnie do wysokich obcasów wyglądały. Do obcasów będą fajnie, ale chyba... Ładnie jest... wyglądają też do mojej narzuty. Tak bym je trochę skupiała, można tańczyć. Toreadoro, ta 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 ta. Dobrze, że ogoliłaś pachy. W każdym razie wyglądają tak, uważam, że są super po prostu. Jak będę w San Francisco, to tak będę śpiewać. Może mnie ciupelek pogrubiają, ale wiecie. I one kosztowały 3,20. Bam! Bo były za 10 zł za kilogram. Kolejna rzecz, to jest moja sukienka. Ja sobie kupiłam taką sukienkę. Wiecie co, zawsze mi się upodoba, jak szczupłe kobiety. Szczupłe. Noszą takie sukienki, wiecie, że one tylko tak idą, tak zarzucą takie, że one takie fru. I mają taką sukienkę, ona się z niczego więcej nie składa, tylko z takiego lekkiego materiału, w którym się wygląda jakoś tak włosko. O, to jest bardzo dobre określenie, włosko. I zobaczyłam taką sukienkę właśnie z delikatnego materiału, nie wiem jakiej to jest firmy. Just Me. Just Me Fashion. Ona jest w rozmiarze... 28. 28. Słuchajcie, a 12 to 40. Bardzo mi się spodobała, bo ma bardzo delikatny materiał, który w ogóle nie gryzie, nie drapie, nie gniecie się, więc sam raz dla mnie. Taki lejący się, więc też fajnie się układa. Fajnie wygląda na kobitkach, które troszeczkę mają Michelena, wiecie, tą łąkę taką. Kołnierzyk ma nieco babciowy, proszę bardzo, taki babciowy kołnierzyk i takie babciowe mankiciki. Mankiciki. Ale ogólnie jest bardzo prosta i fajnie wygląda do leginsów. A dlatego, że zasłania tyłek i kawałek uda, dlatego dobrze wygląda do leginsów. Leginsów nie nosimy do krótkiej bluzki, bo wygląda to po prostu... Leginsy to jest spodnie. Wygląda na mnie dobrze, może mi trochę poszerza tyłek, bo ona jest lekko rozszerzana, ale czuję się w niej mega, mega dobrze. Kosztowała myślę, że około 50 zł. I to jest oczywiście ta sukienka, w której pięknie włosko się wygląda. Zobaczcie, ona jest bardzo duża i bardzo luźna, ale ja uwielbiam takie sukienki, bo one są mega, mega wygodne i ten materiał jest w ogóle taki niegniecący się i to jest taka sukienka, że wychodzicie na cały dzień z domu i absolutnie nic was nie obchodzi. Nic. Nic was nie gryzie, nie drapie, nie przekręca się, nie gniecie się, wygląda się całkiem fajnie. Może trochę poszerza, ale gruba jestem, więc... Co mi to da, że trochę mnie poszerzy? Tym baszczupa i bym mnie poszerzało, to może bym się zastanawiała. Kolejna rzecz to jest barszczyko narzutka, którą przez przypadek wynalazłam w takim szmateksie w Górze Kalwarii, który wyglądał na Marię, to jest jakby luksusowo. To był tak luksusowy, taki że... też. Tak, więc ja się trochę boję tak naprawdę wchodzić do takich miejsc, bo zawsze wiem, że tam taka rzecz będzie kosztowała 150 zł. Ale okazuje się, że ta pani miała przepięknie poprasowane, poukładane ciuchy. Wszystko na wieszaka. Markowe, bardzo oryginalne. Przyjemne. Jak takie przykupy. Tak. W ogóle kolor ma niesamowity. Nie wiem, jak to pokaże kamera. Ona jest trochę jaśniejsza w kamerze. Bardziej zieleń wpadająca, nie? Na żywo ma taki głębszy, atramentowo, granatowo, oceaniczny kolor. To jest naprawdę przepiękny kolor. I ona była za 20... No ona była tania dosyć, jak na taką rzecz. 5 albo 8 zł. I za ją przymierzyła. Ja w ogóle myślałam o sobie, patrząc na tę marynarkę, ale ja mogę od niej pożyczać tę marynarkę, dlatego że ona jest dosyć taka uniwersalna w rozmiarze. Tak, ona jest do połowy uda, jak zresztą zaraz zobaczycie. Była za te 20 kilka złotych, jest to produkt włoski i firma to jest La Gioconda. La Gioconda. Tak. I jest super. Dobra, tak serio, że musiałam sobie ułożyć poduszki, bo tu mam poduszkę i tu mam poduszkę. Krój jest taki trochę, bym powiedziała, trochę trapezowy, nie? Ale są kieszenie, kolor jest naprawdę śliczny. Uh-huh. To jest takie fajne, lekkie, właśnie nawet do takiego basicowego ubrania pasuje. A proszę.
Spadochron. Powrót! Kolejna rzecz to jest sukienka. I uwaga, to jest sukienka z firmy Atmosphere na kobietę rozmiaru mojego i ona ma rozmiar, nieważne jaki. Maksimum. Ale jest to nie za dużo troszeczkę, faktycznie to tak. Trochę spada, ale mi to nie przeszkadza, dlatego że ja sobie jakoś z tym poradzę. Natomiast oszalałam na punkcie tego koloru. Jest to taki pudrowy róż w kwiatuszki, proszę bardzo. Z taką gumeczką na ramionczka. I to jest oczywiście sukienka maxi. Jest bardzo, bardzo długa. Ale postanowiłam, że sobie kupię taką sukienkę, dlatego że ją przymierzyłam. W ogóle mierzyłam dwie sukienki i druga, jak ją założyłam, wyglądała jak habit. Dosłownie. No, jakby, tak. Ja bym mogła wyjść i zagrać w klerze od razu. Bo ona była guzikowana. Tak. Słuchaj, uwagi grałaś, to może czas na Smarzowskiego. To jest w ogóle sukienka, która jest zrobiona bardzo ładnie, jest na podszewce, z bardzo delikatnego materiału. A kosztowała również na wagę około 40 zł w tym Ciucholandzie w Warszawie na Wiatracznej. Czyli dosyć drogo, ale nie mogłam się powstrzymać, dlatego że rzadko dostaję sukienki w takim ładnym princie. Moi drodzy, widzieliście mnie kiedyś w jasnym, nie? Więc się napatrzcie, bo to jest niepowtarzalna okazja. Tuberoza! Mówiłam, że jest za duża? Nie jest. Kolejna rzecz, jaka została znaleziona w tym lumpeksie, komisie, to jest ramoneska. Słuchajcie, w princie, a jakże pantera. To pantera wysiada. Przepraszam, w Górze Kalwarii. Kosztowało 35 zł, zaraz zobaczycie, jak w tym wyglądam. Ale ja pomyślałam, że super, po prostu jest to bardzo miłe w dotyku. Ja uważam, że taki print jest świetny, jeżeli chodzi o taki maxi czarny strój ze złotem, nie? Że masz czarne spodnie, czarny golf, do tego czarną jakąś torebkę ze złotymi elementami, złote kolczyki i taką wsiurską panterę. Pantera wysiada, a nie pantera lew. Wielokrotnie żadiem. Cały czas go mówię. A we vlogu z moich urodzin też go mówię. Tak? No, mówię go. Mogę powiedzieć, że ja już zakładałam tę ramoneskę i założyłam ją do jeansów z dziurami i koszulki Guns N' Roses, więc też pasowało. Powie pani coś? Bardzo nie udzielam wywiadów. To taka zwykła ramoneska, tylko print ma nieco szalony, po prostu czuję się jak alutka. Brakuje tej, wiecie, tej apaszki tak przekręconej. Możemy sprawdzić, czy się... Koniecznie w kwiatki. Słucham? Koniecznie w kwiatki tak. Musiałabym. Możemy sprawdzić, czy się dopinam. Nawet się dopinam. Ale ja nie lubię takich rzeczy nosić zapiętych. Uważam, że tak na luzie wygląda to o wiele lepiej. No, fajnie to wygląda bardzo. Kolejna rzecz to, tam jest taki Ciucholand, który ma w sumie luksusowe marki i oryginalne rzeczy, większość. I tutaj była marynarka firmy Gap, płaszcze firmy Gap są zarąbiście skrojone, są tak skrojone, że nawet kobieta dużych rozmiarów wygląda w nich dobrze. To jest cieniutki, zwykły taki czarny płaszcz, on jest długi tak mniej więcej do za kolano, nie? Za kolano, troszeczkę do połowy łydki. No tak, to połowa łydki czy kolano to jednak jest różnie. Czyli powiedzmy sobie szczerze, ja jestem wysoka. W moim mniemaniu ja jestem wysoka. On jest fajny, ponieważ on ma taki paseczek. Ma oczywiście takie te szlufki. I ja go wiążę troszeczkę tak jak szlafrok. Bardzo ładnie się wygląda szczupło w tym, jak się tak zawiąże płaszcz. Nawet mi się to podoba. Jedyna wada tego płaszcza jest taka, że on troszeczkę gryzie. Nie tak gryzie. Ja mam bardzo wrażliwą skórę, więc jak coś gryzie... Słuchajcie, okłamałam was. Tu są guziki. To w drugim płaszczu nie mam guzików. Nawet nie wiem, co mam. Można je tak oczywiście zapiąć. I proszę. Wydawać, że talię ma się większą niż się ma. Węższą. Jest bardzo ładny, taki prościutki, takie prościutto kludo. No i powiedzcie, nie wygląda się w miarę szczupło w tym płaszczu, bo ja uważam, że fajnie się wygląda, dość szczupło. Nie? Jak sądzisz? Jej!
I w ogóle też jest tutaj ładnie skrojony i też absolutnie się nie gniecie. I co prawda trzeba go prać w pralni. Ale Lulusia nigdy nie pierze w pralni. Lulusia zawsze pierze w domu. Aż go prałam. Bo ja 2-3 razy założę płaszcz, już idzie do prania. Nie dlatego, że go usyfię, tylko po prostu nie lubię, jak ktoś śmierdzi 5 miesiącami nieprania. Ludzie. I ostatnia rzecz moja, jaką chciałam Wam dzisiaj pokazać, to jest czerwona bluza. I ja nie lubiłam czerwonego koloru, zupełnie nie wiem dlaczego, jakoś rok temu mi się odchyliło, że jednak lubię i od tamtego czasu udało mi się nabyć czerwoną bluzkę, czerwony golf, czerwony sweter i czerwoną bluzę. Tak. I trafiłam na jeszcze... Porsche. Jej! Ja powiem tak, literówka, czerwone proszę. Okej, okay. Czerwona bluza z kapturem. Z kapturem bluzy czerwonej jeszcze nie mam, więc po prostu idealnie. Poczekajcie. Tu się zaczyna. Bo to jest z działu H&M Plus, natomiast ona jest oczywiście z Mateksu. Ona jest, tak, ona jest z działu H&M Plus i to jest 4XL, wiecie, jak na mnie to w sam raz. Oversize. Oversize. O. To by była bluza dobra na mnie, gdyby nie była taka krótka. Z kapturem. Ona wcale nie jest krótka, jest taka gigantyczna. Ja bardzo lubię gigantyczne ubrania. Kosztowała 40 zł, więc uważam, że no w H&M bym na pewno jej za tyle nie dostała. A w polskim to już w ogóle. Do babci poprzez las wesoło biegnie kapturek, uśmiecha się cały czas. Do słońca i do chmurek, czerwony kapturek, czerwony kapturek. To już jest koniec? Ja tak nie mogę występować! Więc uważam, że ta bluza jest mega, mega urocza się w niej wygląda, jakby się było w środku takim chudym jak paty. No. Tak? Jest super, no. Jest super, po prostu nic dodać, nic ująć. Ostatnia rzecz w tym holu, którą wyczaiłam w takim bazarowym lumpeksie. I to jest sukienka. No wiem, zdziwienie. Jest to sukienka firmy Hanisa. Jak ja to nosiłam, jak jeszcze metki nie nerwałam. Ja tu prałam, a tu, ale no plastik się nie wybierze, nieważne. Wisiała na wieszaku w Holandzie. Jak na nią za pierwszym razem spojrzałam, to sobie myślę: my cyganie, tra la 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 la. Dobra, siabodabo. Ponieważ miała takie oto, ja Wam pokażę najpierw to, takie takie rękawki, takie tutaj, proszę bardzo, kryształki, prawie Swarovski. Swarovski wannabe. Tak, to samo miała właśnie tutaj pod podcięciem w cyckach i wiecie co? Pomyślałam sobie, Boże, te kryształki są straszne, ale miała tak piękny czekoladowy kolor i krój, który wydawał mi się, że może mnie nawet trochę wyszczuplić. I wiecie co? Przymierzyłam. No i wyglądała jak złota, jak marzenie, jak milion amerykańskich dolarów. Przynajmniej w mojej głowie. I stwierdziłam, że dobra, kupujemy. Proszę bardzo. To jest taka sukienka, ona jest związana z tyłu. Tutaj ma takie podcięcie. I też jest lejąca się. Podcięcie pod biustem, jest lejąca się, nic się tutaj nie gniecie. Kosztowała 25 zł chyba. Czeko Julia. Niedaleka już do świętości. Widzicie? Tu się błyszczy, zwłaszcza w takim świetle sztucznym, tu się błyszczy bardzo. I proszę bardzo, wygląda tak. Prawda, że ładnie? Prawda, że ładnie leży? Ślicznie. No, powiedzcie, że ładnie. Ładnie leżą cycki, ładnie leżą tutaj ręce i w ogóle... Jestem zadowolona, to jest bardzo dobrze wydane 25 zł. Mega! Nasi kochani, cóż możemy powiedzieć? Dziękujemy za to, że zechcieliście ten haul obejrzeć, że zechcieliście kliknąć łapkę w górę i oczywiście zasubskrybować nasz kanał, no bo oczywiście to zrobiliście. Oczywiście też zapraszamy, po całym naszym outro pojawi się lista wszystkich holi lumpeksowych, jakie tylko powstały na naszym kanale i zachęcamy Was do odwiedzenia wszystkich oraz do tego, żebyście odwiedzały i oglądały nasze lookbooki. Powiedzcie mi, czy jest chociaż jedna kobieta lub jeden mężczyzna tutaj, z widzów, kto obejrzał wszystkie lookbooki? Jest ich tylko 5, więc nie ma za dużo. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy, dziękujemy za uwagę, za poświęcony czas i za to, że jesteście cały czas z nami, że dotrwaliście do końca i widzimy się w kolejnym filmie, którego treść jak na razie pozostanie tajemnicą. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Pa.